Dobrze, panowie, zaczynamy. Na początku powitajmy wszystkie nowe twarze. Dzisiaj stawiają pierwsze kroki, by zostać w tej drużynie na stałe. Witamy. A teraz dość tego dobrego. Do roboty. W porządku. Reszta zależy od Ciebie. Siemanko z tej strony Josie Games to jest kariera syna Leo Messiego, Diego Messi Junior. Witam na moim kanale. Zachęcam do łopeczkę, łapeczki, No i mam nadzieję, że ta kariera naprawdę będzie naprawdę bardzo fajną karierą. Kariera zawodnika, bo taką karierę będziemy prowadzić. Oczywiście, ustawienia to 3 minuty: trwa mecz, y klasa światowa y i negocjacje transferowe. Trudne, e, nie luźne, tylko te mocne i tak mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić, atrybuty będziemy w miarę dodawać temu naszemu e, ziomkowi, który sobie jest e, tutaj, tutaj go widzicie, tutaj o widzicie, to jest nasz Tiago, Tiago Messi, e, mam nadzieję, że wam się ta seria spodoba. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że na pozycji prawego skrzydłowego Diego Messi ma swoich rywali, a są to m.in. Blanco, 62 overola, Ilias, 67 overola, Trincao, 76 overola. Na wypożyczeniu jest w tym momencie, ale to nie znaczy, że on jest. że on nie wróci. On jest w drużynie i też trzeba liczyć na to, że trzeba się mierzyć z tym, że mamy przeciwników, właściwie rywali w naszym, naszym klubie na naszej pozycji, prawego skrótowego. No i oczywiście z oceną 83 Owerola, Rafinia wraz z Dembele, którzy tam oczywiście królują. To są nazwiska numer jeden wybierane przez trenera Chaviego Hernandeza, a my będziemy po prostu starać się kiedyś dostać do, do elity, do tej pierwszej dziesiątki, jedenastki, przepraszam, pierwszej jedenaszki. E, wybieranej przez Xavi'ego Hernandeza. A żeby to zrobić, to trzeba dużo trenować, dużo grać i dużo, dużo, dużo cierpliwości mieć. Więc, widzu, lecimy dalej. Na wstępie chciałbym powiedzieć o naszych overlockach, właściwie o naszych statystykach, naszego zawodnika, którego widzicie tam u góry. E, wam już teraz pokazuję. I jak widzimy, 80 tempa to naprawdę spoczko, spoczko, ale reszta, resta, reszta, reszta eee, naszych wytycznych właściwie e, naszych umiejętności czyli e, 65 strzelania, 65 podania 72 dribblingu, o tu już jest lepiej, bo 72 dribblingu to już możemy coś tam podziałać, nie? E, 36 obrony, chociaż obrona nas się tak, można powiedzieć troszeczkę tyczy, aczkolwiek my się musimy skupić na ataku no i oczywiście 62 fizyczności gdzieś tam będziemy tą staminę podnosić, żeby nasz Tiago Messi dobrze się rozwijał. Oczywiście klasa światowa. Przypominam e, poziom trudności. Jak widzicie, oto nasze e, treningi ustalone, czyli dribbling przez labirynt. Pokonaj bramkarza i minięcia i dośrodkowania oraz minięcia i dośrodkowania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w treningach. Dajesz Messi, dajesz, dajesz, dajesz. Messi wróć, Dobrze. O do jąga mi dali. O, mamy A. Dobra, mamy A, więc tutaj ćwiczenie bardzo proste. Jest! Jedź. Dobra, zobaczcie. Jesteśmy po treningu. Pierwszy trening poszedł bardzo, bardzo, bardzo fantastycznie. Drugi trening był tragiczny, trzeci trening był taki se. Więc stwierdzam, że drugi i trzeci trening trzeba troszeczkę zmniejszyć. A więc tak wygląda nasz trening. Jak widzimy, ma tu, mamy tutaj takie drzewko, drzewko atrybutów, gdzie możemy sobie wyznaczyć nasze cele. I słuchajcie, mamy 6 punktów do, do rozdania. Tak z tego co widzę. Więc ja myślę tutaj nad przyspieszeniem szybkości biegu do 80 do 90, że nasz zawodnik będzie po prostu śmigał na tym skrzydle i myślę, że to będzie też jego kluczem do sukcesu. Powiedzcie na co wydawać jeszcze punkty. Może, może na coś innego wydamy. Abo nie, słuchajcie, zwiększę tylko o. 3. Mamy 84. I teraz, żeby. Zaakceptować. To po prostu przydzielamy a i b, to po prostu będzie gotowe, więc mamy strzelanie, strzelanie, celność rzutów wolnych i tutaj mamy plus 3. I słuchajcie, czy idziemy w y, mm, coś w strzelanie? No słuchajcie, wykończenie zdecydowanie tu nam się przyda. Przyda nam się dalekie strzały się przydadzą. Przyda nam się również <coughs> przyda nam się również e, mm, siła strzału. No i tutaj na koniec woleję, ale woleję to później. I tutaj jest coś takiego jak rzuty karny jeszcze, ale rzuty karny na razie nie. Myślę, że spokojnie wydamy tutaj na to. I to jest nasz początkowy system, czyli pościg, obrońca szybciej ściga przeciwnika, gdy dojdzie do odbrania, odebrania piłki. I złodziej bramek poprawia jest strzelania w polu karnym. Wjeździemy złodziej bramek i to tutaj będzie nas na chwilę obecną punktik, słuchajcie, później możemy wziąć jeszcze pressing zespołowy, ale to później. Zmieniłem treningi z trudnych na średni. Znaczy ten pierwszy trudny zostawiłem, ale ten drugi i ten trzeci zmieniłem na średni. No i na drugim ćwiczeniu jest dribbling i strzał. Zobaczymy, czy nam to pójdzie dobrze. Na treningach Tiago Messi bardzo dobrze się zachowywał, uzyskiwał bardzo dobre rezultaty, co przełożyło się na lepsze wyniki. Jak widać, poszło nam nawet dobrze. Idziemy do kolejnego ćwiczenia. Kolejnym ćwiczeniem są podania do środka. No w tym ćwiczeniu, w tym ćwiczeniu bardzo dobrze nam to poszło, więc tutaj zrobimy, zobacz wyniki, no i zobaczcie, osiągnęliśmy trzeci poziom, trzy punkty umiejętności dostaliśmy i odblokowane zaletę pressing zespołowy i chyba tą zaletę też wezmę, bo ta zaleta bardzo mocno będzie wpływać na to, jak będziemy grać w meczach, a mecze są na poziomie trudnym, klasa światowa, więc... Bardzo dobrze mnie to cieszy, jak widzieliście trening bardzo dobrze e, przebieg, więc musimy iść do działań. E, do zakupu nie, do inwestycji nie, e, decyzje też nie. Musimy znaleźć naszą gwiazdę i rozwój zawodnika, a to tutaj właśnie było. No właśnie. Mamy trzy punkty, przeznaczymy je na na... Musimy przeznaczyć tak, żebyśmy zdobyli tutaj gwiazdki sztuczek. Ja myślę, że przejdziemy na dribbling i zwinność, i oczywiście to będzie nasz e, bardzo dobry cel. I dwa punkty przeznaczyliśmy na e, dribling i zwinność. Jak widzicie, mamy 79 driblingu, zwinność 81. Teraz przeznaczymy na gwiazdkę sztuczek, więc cztery gwiazdki sztuczek to będzie bardzo dobry, e, bardzo dobre, dobra rzecz. No i teraz musimy jeszcze przeznaczyć zalety. I tutaj przeznaczymy na złodziej również bramek no bo złodziej bramek, strzelanie w polu karnym, wzmocni umiejętności pressingu członków drużyny przy pomocy pressingu kolegi z drużyny. O! I to zostaje. albo dajcie w komentarzu znać, czy wybieramy tamto e, wykończenie w polu karnym, czy bierzemy, e, bierzemy nasze pressing zespołowy. No chyba, że tą pierwszą zaletę chcecie wziąć. E, która jest jako pościg. To wszystko zależy też od Was. Piszcie w komentarzach. Chciałbym, żebyście też również w komentarzu napisali, co mamy zakupić. Czy mamy kupić trampolinę i dostać punkty duszy zespołu Skoczno plus 1 do skoczności i premia do treningu plus 5%? Zapłacilibyśmy za to 2,5 tysiąca. Czy mamy e, Zakupić e, zapisać się właściwie? Zapisać się na kurs tańca, gdzie dostaniemy punkty Virtuoza, dostaniemy Salto plus 1, no i oczywiście premia do treningu plus 5%. Powiedzcie, napiszcie w komentarzach, do co bardziej zrobić: kupić trampolinę, czy zapisać się na kurs tańca. Jak widzimy, mamy tutaj bardzo fajną tabelę. Jest to puchar zaproszeniowy w Korei, Korei Południowej i gramy my, jako FC Barcelona. Drugim zespołem jest Manchester City, trzecim Borussia Dortmund, Napoli w Manchester United, Inter, West Ham i Liverpool. To są nasi e, rywale w naszej grupie. No i zobaczymy, czy uda nam się zagrać w jakimkolwiek meczu. No i doczekaliśmy się. Pierwszy mecz i zobaczcie, już w pierwszym meczu mamy szansę zagrać. Chyba trener chce nas zobaczyć, sprawdzić, jak będziemy funkcjonować na boisku, jakie nasze umiejętności będą się e, przekazywać na boisku według drużyny i czy to pomoże nam w zwycięstwie przeciwko Manchesteru United. Zapraszam. Słuchajcie, dla mnie to jest wielkie zaskoczenie, ale. Tavi Hernandez postanowimy postawić w pierwszym składzie Z oceną 72 Już mam ocenę 72 Trzy oceny poszły do góry Więc no Rozwijamy się bardzo dobrze Zobaczymy jak będziemy się rozwijać później Później Pedri prowadzi piłkę Podaje do Thiago Messi Thiago Messi wysunął sobie piłeczkę Dośrodkowuje Uwaga i niestety piłka Została przejęta przez obrońców Manchester United Dalej, Pedri znowu podaje do Messiego, Messi oddaje strzał z daleka. Wow! Było blisko. Erintek Huck aż zdziwiony był naszym piłkarzem. Trzecie piłki, podanie do Messiego, Messi do Pedri'ego, Pedri do Roberto. Messi sunie siłę sił, dostaje podanie od Roberto. Messi siły wysyła sobie piłkę i jeszcze biegnie, biegnie, biegnie. Uwaga, trik. Podaje do Petiego od i strzał. Niestety nie strzelony. Dodaje go, podaje strzał. Niestety... Ale Ferran Torres strzela. No. No i nasz slajd pokazał, że wygry... strzelamy pierwszą bramkę. Dzień... Od zaczynaliśmy akcję i naszą akcją otworzyliśmy wynik spotkania. No, i tutaj mamy naszą kontrę dla Manchester United. Bruno Fernandes przy piłce. Oczywiście jeszcze drybluje, podaje do Malacji. Malacje oddaje do Bruno Fernandes, Bruno Fernandes do nas, na -Sancho, Sancho oddaje strzał, ale też tego oczywiście na posterunku. Obze dobrze, mamy strzał. Wynik po, po pierwszej połowie naszego spotkania pierwszego to 1-0 przeciwko Realowi Madryt. E, przepraszam, Manchesteru United. Kolejną z akcji jest podanie od Lewandowskiego. Ja jako od jego mesji prowadzi piłkę. Tutaj podaje ładnie wymieniane piłki oddanie celnego strzału. Niestety De Gea broni tą, tą bramkę. Podanie do obrońcy, oczywiście Diago Messi. Przejęcie piłki w środku pola. Trik wykonany, podany do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski za mocno wysunął sobie piłkę i niestety nie ma bramki. Obrona wybiła piłkę i tutaj yy, znowu Diago Messi czaruje. Podaje, nie, nie podaje, uwaga, podaje jednak do Kessiego. Kessi Cassie do Rafini Rafinia do de Jonga. i de Jongo oczywiście strzela bramkę na 2-0. Ale to, że Lewandowski nie strzelił, no kurczę, taka asysta by była piękna, no szkoda, szkoda tutaj tego pięknego rajdziku z naszej strony. Tutaj postaraliśmy się wypuścić naszego Robercika, naszego Rodaka, ale nasz Rodak, no niestety, nie zdołał wykończyć sytuacji. No i kończymy ten mecz z wynikiem 2 do 0. E, czy spełniliśmy nasze wymagania? Ocena ogólna z tego meczu mamy 7-7. E, najlepszy był Frankie de Jong, e, drugi e, Ferran Torres. No i my na trzecim miejscu gdzieś tutaj też się wplasowaliśmy. Sergi Roberto 7,5. Także więc, no nie jest najgorzej. No, Manchester United, e, Lindelof tutaj oczywiście. Najgorszy z zawodników w tym meczu. A czy udało nam się zrobić, zrealizować nasze zadanie, mmm, które było podwyższone cenę? Chyba tak. O, i tu są nasze cele. Jak widzimy, e, ocena meczowa udało się uzyskać, e, strzały celne udało się wykonać, u, udane doświadkowania. No niestety nie. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle w tym odcinku i mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba i oczywiście będziecie nadal chętnie oglądać ten, tę serię. Ja zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapeczki, no i komentarza co i jak tam, oglądaliście w filmie to na co przeznaczyć e, nasze pieniądze. No i to by było na tyle, na razie, cześć, cześć,